Dzień dobry, kochani. Witam Was w kartach dnia na poniedziałek. Zerknijmy na energię. Rozpoczynamy wspólnie tydzień. Poniedziałek, karty dnia. Proszę o prowadzenie dla nas. Już patrzymy. Myślę, że dla niektórych ten nów, który właśnie przeżywamy w tym momencie, może uaktywnić coś, co było głęboko zakryte. Myślę, że to może iść jeszcze z niedzieli, dlatego że w trakcie tego nowiu mogła się wydarzyć taka sytuacja, że pożegnaliśmy coś, co nam nie służyło, ale wcale nie tak łatwo było to pożegnać. Wcale nie tak łatwo było to przepracować. I ja myślę, że jakkolwiek gdzieś w okolicach właśnie wieczora w niedzielę mógł z nas wyjść ten smutek, to rozgoryczenie wręcz, tak jeszcze trochę będzie nas trzymało to w poniedziałek rano. I tutaj mi się to pokazało. I gdybym tak zakryła tę kartę i po prostu stwierdziła, że nie chcę już jej, to popatrzcie, jakie piękne energie są pokazane w tym układzie. To, kochani, oznacza, że ten ciężki moment, którego doświadczycie w niedzielę wieczorem i prawdopodobnie też w poniedziałek rano, służy czemuś, po coś jest potrzebne. I nie miejcie żalu do tego, żeby pożegnać właśnie to. Nie miejcie skrupułów. Dlatego, że jak sobie zamkniecie jedne drzwi, to popatrzcie, co się wydarzy. Zaczną napływać do waszej energii, do waszego życia niesamowite wiadomości, wydarzenia. Wszystko to jest napakowane pozytywną energią. To będzie się działo w zupełnie takim nieoczekiwanym tonie. Nie będziecie się tego spodziewać, ale to, co się będzie działo, tak ma to wyglądać, tak ma być po prostu. No i tutaj ta ósemka buław, ona właśnie oznacza, że będą do Was dochodziły właśnie różnego rodzaju wiadomości, ale Wy też będziecie je z siebie wyrzucać, tak? Możecie się umówić z kimś na rozmowę, z jakąś osobą, z jakąś kobietą, tutaj kobieta mi się pokazała, może z jakąś przyjaciółką. To wszystko w takim bezpiecznym tonie, tak żebyście mogli sami się po prostu ukoić. Może sami sobie zróbcie taką wewnętrzną rozmowę, tak żeby wyrzucić z siebie to wszystko, ale w takim dobrym tonie, tak? Już dosyć tego płaczu, już dosyć tych trudnych energii. Dlaczego mówię o tym, że to może być mieć związek z nowiem? Dlatego, że księżyc mi się tutaj pokazał z tyłu talii, czyli on będzie działał energetycznie na ten cały dzień i jeszcze będziemy to prawdopodobnie odczuwać na pewno, nie prawdopodobnie, tylko na pewno przez jeszcze kilka dni. Tak więc tutaj mi się taki układ dzisiaj pokazał, dużo takiej pracy własnej z wewnętrznymi emocjami, przeczuciami, intuicją. Tutaj jest dla Was pokazane, dlatego życzę Wam dużo siły na ten czas, dużo takiego ukojenia dla samych siebie, dobroci, empatii i miejmy nadzieję, że powolutku będziecie wychodzić i będziecie sobie projektować najlepszy scenariusz na te przyszłe dni. Ja Wam ze swojej strony życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. My słyszymy się już jutro. Pa, pa.